Jakie grzmoty, ale fajnie się rozpadało. No, rzeczywiście, I'm impressed. No, rzeczywiście, tutaj te deszcze wyglądają przefajnie. Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was w kolejnym odcinku na serii Anton w gumofilcach. Wróć, agent w gumofilcach. Dobra, pierwsza wtopa zaliczona, teraz będzie już łatwiej. Jeżeli agent w gumofilcach, to wiadomo, że gramy sobie w taką grę, która się nazywa Pure Farming 2018. Jest to nowa gra na rynku, skierowana może nie tylko i wyłącznie do tych ludzi, którzy lubią sobie pofarmić, tak jak ja, ale może i innym się spodobać. Dobra, wsiadamy do ciągnika. Deszcz tutaj już wygląda przekozacko. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wariuje dookoła, bo jest jakaś burza. Wycieraczki od razu się włączyły w ciągniku, tak więc też fajnie. No i mam nadzieję, że się nawadniają się pola też, bo tutaj też trzeba nawadniać pola. Zaraz sobie to sprawdzę, ale najpierw pojedziemy do szklarni, ponieważ tutaj trzeba wody trochę nawieźć. Deszcz pada, ale nie w szklarni. W szklarni po prostu trzeba i tak nawozić. Tutaj już się powiem wam, że 2 razy zebrałem pomidory. Na razie je trzymam tutaj w takiej, nie wiem, szopie czy magazynie. Czekajcie, tutaj się wodę wylewa. Ale chyba mi się, wiecie co, wydaje, że deszcz pada, owszem, i to fajnie wygląda, ale się maszyny jakoś nie chcą brudzić. No to nie jest fajne. Fajnie by było, gdyby się jednak, znaczy brudzić, nie chcą się nie chcą być czyste. Dobra, spadamy. No i chyba dzisiaj to wszystko, co zrobiliśmy. Jedziemy i przewiniemy czas i będzie jutro rano. Mam nadzieję, będzie ładna pogoda. No i w polu troszeczkę popracujemy. Mamy kolejny piękny dzień, dzisiaj słonecznie, po ulewach, takich naprawdę potężnych ulewach. Powiem wam, że te deszcze naprawdę bardzo fajnie wyglądają. I co cieszy, pola też są nawodnione, bo ja tamte pole sobie tak nawodniłem, ale tak sobie troszeczkę nawodniłem, troszeczkę nie. No i przed chwilą sprawdzałem, jest już w 100% nawodnione. Nie wiem, jak jest to w przypadku sadów, bo tego nie wychwyciłem. Wiadomo, że w szklarni tam nie będzie nawodniania, ale powiem wam, że ten deszcz fajnie robi. No jedyny minus, że maszyny się nie myją, ale to może kiedyś będzie naprawione. Tutaj wydaje mi się, że ktoś, chłopaki musieli chyba pogrzebać troszeczkę przy tych wrotach. Nie, mam takie wrażenie, że są cichsze. Na pewno te dźwięki są naprawdę fajne. Nie wiem, czy słyszycie, jak się... Dobra. Posłuchajcie. Fajnie się biegnie w połanach ten zboża, co nie? Znowu, pobiegniemy sobie po drodze. A teraz wchodzimy w trawę. Fajnie to słychać. Jeszcze jakiś wiatr coś tam wieje w uszy. I teraz jak weźmiemy sobie, wejdziemy później na beton. O, proszę bardzo. Nie, tutaj ktoś popracował. Respekt, no bo rzeczywiście, to jest bardzo fajne. Kolejny dzień, i tutaj zaraz wam przedstawię nową maszynę u mnie na gospodarstwie. Jak ona się nazywała? To jest, czekajcie, jak to jest? SIP ma RN610 Antek. Antek jest boryna, ale chyba boryna jest większa od antka. Pojemność chyba 600 litrów, znaczy nie, tutaj już jest, będziemy operowali kilogramami, bo tu jest 600 kg nawozów i ona mnie kosztowała niedużo, chyba tam 4,5 tysiąca, bo kupowałem oczywiście w sklepie. Jedno pole zdążyłem już nawieść tamte pole, tak więc już spokojnie teraz sobie jedziemy na te drugie pole. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda w praktyce, takie nawożenie na takich polach. Wcześniej ludzie mówili, że to będzie taki bardziej casual. Ta gra będzie taka bardziej casual, ale tutaj jest, no, w tej grze rozróżniamy nawożenie i opryskiwanie pestycydami. Tak więc, no, czy ja wiem, czy taki casual, jednak jakaś tam wiedza wypadałoby mieć troszeczkę, albo przynajmniej przeczytać encyklopedię i będziemy wiedzieli trochę więcej. Dobra, wiedziemy sobie. Jak tu jest z tym nawadnianiem? 90%. O, czyli chyba tracimy też, bo tutaj może schnąć, czyli to też fajnie. Dobra, zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda, tylko wjadę sobie głębiej. Troszeczkę
No już wysoka jest te zboże tutaj, pszenica, bo pszenicę siałem na obydwu polach, ponieważ nie wiem za bardzo jak opróżnić siewniki. Jak już miałem w jednym siewniku pszenicę, to poleciało. Dobra, włączamy sobie. Fajnie wygląda to, powiem wam, ta animacja z zewnątrz. Fajnie wygląda, jak wyjdziemy. Niestety. O, niestety. Nie zobaczymy tego. Chyba, że zrobimy coś w takim stylu. Sobie wyjdziemy. No, powiem wam, że to też mi się bardzo podoba. I nawet, nie wiem, czy słyszycie, jak ten nawóz spada na ziemię. Elegancko, to mi się bardzo podoba. Dobra, ale tutaj nie marnujemy tego nawozu. On jest dosyć... Znaczy, ja wiem, czy jest taki drogi. No nie jest aż taki drogi, no ale jednak tego nawozu trochę tutaj pójdzie. Więc powiem wam, że to mi się naprawdę podoba. Jeszcze dzisiaj tutaj spróbujemy opryskać. Będziemy musieli kupić opryskiwacz. Cały czas gramy na razie na montanie. Tutaj chciałbym to ogarnąć ten temat i dopiero przeniesiemy się na inną mapę. Tylko nie wiem, czy ja tutaj będę widział. Ciężko mi będzie... Ciężko mi będzie rozpoznać, czy coś było już nawiezione, czy też nie. Trochę na pałę będziemy jeździli. Może dlatego, że jest wcześniej... Nie, widać, widać. Tylko, że tak będziemy musieli, widzicie? Widać, że jest nawiezione tutaj. No, tu jest ciemniejsze takie podłoże. Może za późno po prostu nawożę. Może bezpośrednio po siewie, jakbym nawiózł, to by było łatwiej to widzieć. Znaczy, można by to łatwiej, można było to rozróżnić. A tak to jest troszeczkę ciężej. Ale fajnie jest. No więc sobie tutaj sypiemy antkiem. Taka zbieżność, podejrzewam. Mamy antka, mamy tutaj borynę. Może jagna to by była jeszcze większa? Nie wiem, czy jest jagna. Chyba nie. Skończyłem rozsiewanie nawozu, umyłem sprzęt i powiem wam, że jak rozsiewacie, to trzeba zwrócić uwagę na minimapę. I tam jest świetnie pokazane, która część pola jest już nawieziona, a która nie. Tak więc nie ma z tym problemu. Tutaj są kury, ja ich mam 10 sztuk. One już są duże. Nawet jajka jakieś mam, no to fajnie. Tylko ciekawe, ile tych jajek jest, jak podejdę może? Nie wiem, to jest tylko w procentach, 9%. Jak z tymi kurami jest? Z kurami jest tego typu sprawa, że jej nie trzeba karmić, wyobraźcie sobie. I to... Nie wiem, czy to jest fajne, czy to jest złe, nie trzeba je karmić. Kupujemy tutaj kury, znaczy pisklęta kupujemy i po dwóch dniach mamy już dorosłe osobniki, one znoszą jajka i kury bodajże żyją około 10-11 dni. A więc wypadałoby je sprzedać przed tym okresem, kiedy one po prostu padną i będziemy stratni. Jajka są tutaj, ale na razie sobie je odpuścimy. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to jest w tym. O, nie to, nie to. Już chciałem zapisywać coś tam. Zaraz zobaczymy, może tutaj jest gdzieś to zapisane w statystykach. Podejrzewam, zwierzęta. Kurczaki. Nie ma ile tutaj tych jajek jest. Tylko, że poziom rozbudowy. Ilość to jest 10 w kurniku pierwszym. Nie ma, a czekajcie, a może gdzieś ekonomia farmy. Nie, tutaj też są już gotowe przychody. Tutaj troszeczkę to jest, powiem wam, trzeba no, do samego dołu zjechać. Ja bym to trochę zrobił inaczej, bo tutaj zobaczcie, na przykładzie warzywa, tak? Jest tutaj przychód dzienny, tam 0 euro, przychód tygodniowy 0 euro i miesięczny przychód 0 euro, tak? Wystarczyłoby, żeby na przykład były warzywa tutaj, w tej linijce i później tak, dzienny przychód i na przykład przychód, później tak, dzienny, tygodniowy, miesięczny. Dzięki temu nie musielibyśmy mieć tyle tych wierszy, bo po prostu byłoby coś takiego, że warzywa, później owoce i tak dalej, natomiast tu by były wartości. Mi się wydaje, że coś takiego by było bardziej przejrzyste. Na pewno byśmy nie musieli zjeżdżać tak dużo na dół. To chyba byłoby lepsze rozwiązanie. Takie mam wrażenie. Nawet tutaj ogólnie i powiedzmy tam rentowność ogólna i tam dziennie, tygodniowo, miesięcznie, to zawsze będzie krócej. Dobra. Nawieźliśmy i w sumie tak naprawdę wyskoczył mi niedawno monit, że kurczę, jak te kury gdaczo. Wyskoczył mi przed chwilą monit, że tam już jest, znaczy nawet nie przed chwilą, już dosyć dawno wyskoczył mi. Nie, jak to się robi?
sztabujemy się. O, świetnie. Skoczy mi monitor, że pomidory są gotowe. O, dobre, są. Ja już powiem wam, że dwa razy odwoziłem te pomidory. Tyle tylko, że tutaj jest coś takiego, że możemy je odwozić do... Tu jest taki magazyn niedaleko gospodarstwa, tego naszego głównego, albo po prostu od razu je sprzedawać. To tak, na tą przyczepę wchodzi 1600 tych pomidorów, a całkowita objętość jest większa. Tak więc poczekajcie, jak to jest. Przenieść zawartość. Tak dziwnie troszeczkę i co? 1600. Dobra, poczekajcie. Wzrost 14. Trzeba będzie tutaj nawożenie, czyli nawozy przywieźć. Dobra, tak więc jedziemy sobie na gospodarstwo. Tylko gdzie ja tutaj wyjadę chyba? Czekajcie, lepiej mi tak będzie. Dobra, to sobie nawrócimy. Żeby nie przyrżnąć. Zaraz pojedziemy, bo ja tutaj już tak za bardzo nie czaję, ale będziemy musieli znaleźć ten magazyn. Załadujemy na maksa te pomidory. Aha, zresztą z tymi pomidorami jest coś takiego, że trzeba je na bieżąco je, jak one już są gotowe do zbioru, znaczy na tych paletach, to należałoby je w miarę szybko tam zabierać, ponieważ jak nie zrobicie tego, to one zaczną gnić, czy tam takie rzeczy, tak więc trzeba tego pilnować. Natomiast jak są w magazynie, to chyba jest wszystko ok, tam one mogą sobie leżeć i leżeć. I chyba nawet nic za to nie zapłacimy za magazynowanie, ponieważ prawdopodobnie ten magazyn jest nasz. Tak mi się wydaje, ale do końca nie jestem pewien. A więc gdzie jest ten magazyn? On gdzieś tutaj był koło tych... Ładnie to wygląda. Powiem wam, że grafika jest w sumie ok, w sumie nie jest zła. Dobra, tu jest właśnie taki malutki niby ten magazynik. Ale pakowny, powiem wam, pakowny, bo tutaj tak 3200 to jest 5% i tu możemy przechowywać jabłka, gruszki, śliwki, pomidory, kapusta, papryka. Czyli prawdopodobnie to, co możemy uprawiać. 60 ton, aha, 60 ton maksymalnie. No, no dobra, to trochę można wrzucić, szczerze mówiąc. Ja sobie wrzucę te pomidory. I teraz mamy 2300 i jedziemy sobie sprzedać to. Chciałbym zobaczyć, jak to będzie. Pierwsze pieniądze, pierwszy przychód. Dobra, tylko gdzie to jest? Zaraz sobie wykukamy na mapce. Gdzie to było? To jest chyba tu. To jest tu? Nie, to jest wiata. Poczekajcie, to dny trzeba wcisnąć. I teraz tak, skupy i chyba na samym dole gdzieś to było. Zobaczcie, jakie tu są ciekawe skupy, jakieś biogazownia, no to fajnie. Fabryka chipsów. Ciekawie będzie, wytwórnia sera. Bar z koktajlami lodowymi, ciekawe. No i oczywiście jeszcze możemy eksportować. Nie wiem, jak to będzie, czy na przykład będziemy mogli te swoje tam, nie wiem, warzywa, czy tam na przykład zboże, transportować jakoś między swoimi gospodarstwami. To by było ciekawe. Oczywiście musieliśmy coś za to zapłacić, ale to mogło być ciekawe. Dobra, tu jest pierwszy skup i on jest tutaj. Dobra, to sobie zaznaczymy i pojedziemy w tamtym kierunku. Gdzie to jest? O, troszeczkę jest, ale to w sumie nie jest aż tak daleko. A więc tak wygląda punkt skupu, tak? I zaraz zobaczymy. A, czyli tak, musimy wjechać w to. Czyli generalnie sprzedajemy... A, jeszcze jajka tutaj możemy sprzedawać. No to w sumie fajnie, bo to nie jest aż tak daleko. Zaraz chyba... Sprzedamy te jajka, bo nie wiem, czy jajka ten też można gdzieś magazynować, bo widziałem jakiś magazyn. Dobra, podjedziemy, sprzedaj, ha. Ha, tu ile, już nie pamiętam, powyżej 2000 było, 2000, chyba 2300, tak? Przepamiętam. Ile dostaliśmy? 2891, nasze pierwsze pieniądze. Pierwszy przychód, no nie możemy go nazwać zyskiem, no bo oczywiście... Musimy jeszcze tutaj uwzględnić koszta, które na samym początku są dosyć wysokie, bo ten kurnik bodajże kosztował mnie... A nie, to ja tutaj sprzedawałem te pomidory. To nawet nie wiem, ile kosztuje szklarnia. Tam nawozy chyba worek to jest 20 euro. Nie wiem, to mam nadzieję, że za jakiś czas się zwróci, przy czym wydaje mi się, że już nie pamiętam, ile dni to trzeba czekać na te zbiory, ale chyba, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś się zdecyduje na ogrodnictwo, to dosyć jest to
No, często tam będzie dosyć dużo wody, chyba trzeba będzie wozić, tak mi się wydaje. Trzeba często będzie uzupełniać. No, jeżeli ktoś się zdecyduje na ogrodnictwo, to najprawdopodobniej będzie dążył do tego, żeby rozbudowywać. Zresztą tutaj na montanie jest jedna taka duża szklarnia. Ja chciałbym ją kiedyś nabyć, ale no, na to jeszcze troszeczkę poczekamy. Ciekawe jak tam z tą produkcją. Dobra, pierwsze pieniądze mamy, no tak więc świetnie. Tamte. Aha, dobra, nawóz miałem zawieźć, ale nawóz, dobra, to tam jeszcze trochę poczekamy. Czas jest razy jeden, tak więc nie jest aż tak źle. A gdzie jest nasz ciągnik? Dobra, ciągnik sobie. Wsiadam w ciągnik i jadę. Jadę do sklepu, kupujemy opryskiwacz, bo trzeba jeszcze będzie opryskać. No i to generalnie będziemy mogli czekać już na żniwa i tylko kontrolować szklarnię, ale to tak jak mówiłem, to jak tam nawieziemy, to sobie już będziemy w sumie mogli już pojechać do jakiegoś kraju. Jeszcze nie zdecydowałem do jakiego, no mam troszeczkę tutaj zagwozdkę. Dobra, zaparkujemy tego Antka. Mam nadzieję, że tu się nie rozwali, jak to będzie. To fajnie, zobaczcie, fajna jest taka animacja. On dosyć się powoli, to tak. Nie to, że rzuci pierdzielnie o glebę, tylko. No to jest fajnie też. Tak więc, no, coraz. No, podoba mi się. Zaczyna mi się tutaj podobać po prostu, nie? Chyba będzie więcej tych odcinków. Chyba będziemy więcej na Pure Farmingu siedzieli. Wejdę na ten pomost. Czekajcie, może wskoczę? Nie? Niekoniecznie. Zobaczcie, jaki kurczę okaz kupiłem. No, rzeczywiście ten opryskiwacz przekozacko wygląda. Jocz, jaki duży jest. Akpil Kwast się nazywa. 4000 pojemności, tak? 4000, ale kozak. 4000 pojemności, 16 i chyba 5000 euro mnie kosztowało to. Taka impreza, ale powiem wam, że jest przekozacki. Ładnie wygląda. No, kurczę. No jest, no duży jest po prostu, jest potężny. Dobra. Nalejemy, czekajcie, tutaj coś, nie ma tu, szkoda, że nie ma jakiejś interakcji z tym, ale to. Sprzedaż maszyny, jak to sprzedaż maszyny, ja nie chcę sprzedawać maszyny. Dobra, nieważne, nie wciskam te. Podjedziemy sobie, pestycydy. Czekajcie. To mi wskoczyło przed chwilą. A jest, R. 1600, czyli 1600, tak? Czyli 1000 litrów to 400? Dobrze myślę. Dobra, to zatankujemy to. Nie wiem, czy to mi wystarczy. Ile mi zostało? 88 tysięcy. Dobra, jedziemy sobie na pole. Poczekajcie, tutaj gdzieś powinien być mój sad. Ja wcześniej mówiłem, że na tym sadzie, trochę tak. W poprzednim odcinku mówiłem, że tam tylko drzewka. Ale nie, tam kwitnie to. Te sady kwitną po prostu. Zaraz zobaczymy. Nie, nic nie kwitnie. Nie widać, żeby coś kwitnęło. Coś mi tutaj laguje. Zaraz zobaczymy. Nie kwitną. A może już przekwitły? Bo tutaj 3 dni podobnoż. No, zobacz, to one mają już jabłka. Ale wypas! Jee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 
tego. Z radości przyrznęłem w drzewko. Mam nadzieję, że nie uszkodziłem drzewka. Ale wypas, kurczę, fajnie to wygląda. Ciekawe, czy to... Zaraz zobaczymy, podjedziemy do tej skrzynki. O, to w następnym odcinku nie jedziemy do żadnej Japonii, ani na żadnej Włochy. Tutaj będziemy, kurczę, w sadzie rządzić. No podoba mi się. Zaraz zobaczymy, czy tutaj w tej skrzynce mają być. Tak, w tej skrzynce. Zaraz zobaczymy, podjedziemy, czy one są już. O kurczę, znowu coś przyrznęłem. Pusta jeszcze skrzynka. Znaczy, sorry, przegapiłem ten. Najprawdopodobniej kwitły w ten dzień, kiedy tak padało. Szkoda, ale to następnym razem będzie na pewno okazja. Ciekawe, jak na przykład to pomarańcze kwitną. No bo bodajże gdzie? We Włoszech, jak będę? We Włoszech będą... Mam niby dodatkową gaję jakieś pomarańcze czy coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Muszę najpierw obkukać, na której mapie są pomarańcze i tam pojedziemy. 3 dni! Dobra,
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z opłacalnością sadów, ale to może być dobry interes. Tylko tak, że mało kasy mi zostało. Ale mam tutaj dodatkowe maszyny takie darmowe, bo tutaj z racji tego, że jakąś tam wersję mam dziwną tej gry, to mam dodatkowy na przykład ciągnik, tak więc nie będziemy musieli tutaj kupować. Jak to się rozkłada? Y. Elegancko, tylko troszeczkę za szybko, no ale będziemy się szybko, nie szybko. Kurczę, okno miota. Ciekawe, czy tą belkę, nie, tej belki nie można opuścić, szkoda. Fajnie by było, jakby na przykład można jeszcze belkę było opuścić, to by było naprawdę kozackie. Nie, może w przyszłości będzie taka jakaś opcja. Ciekawe, jeszcze jedną chciałem zobaczyć rzecz. Czy jak przyżnę belką w drewno, na przykład w drzewo, to coś się nie ustanie? Ale tak delikatnie. Przeleciało przez drzewo. Co nie? Dobra. To jest sprytna belka, tak zwana. Ale kurczę, gigant! Radocha! Normalnie na pysku mam banana w tym momencie. Ale o ziemię to chyba jak zawadzi. Dobra, czekajcie, bo to jest naprawdę... Powiem wam, że... Szczerze mówiąc, to fajnie by było, gdyby był trochę mniejszy opryskiwacz, bo tutaj na te... Żeby było większy wybór, bo to w tym momencie, jak ten jest jeden opryskiwacz, to to jest potężny opryskiwacz. No, 14 metrów belka, no to no nie jest jakiś tam kolos, tak? No ale na takie malutkie poletka, no to to jest troszeczkę duże. Jest. Dobra, teraz patrzcie na minimapkę. Mam nadzieję, że... Aha, w ogóle. No elegancko. Jeszcze jak się... No, fajnie. Dobrze. Jest dobrze. I patrzcie na minimapę. I tam delikatnie, elegancko to wszystko widać. Zresztą jeszcze fajnie są takie, wyskakują jakieś takie ikonki, że to jest, nie wiem, chyba, że opryskane, tak? O kurczę, jak to będzie ciężko mi tym. On jest dosyć długi. Duży jest. To jest bestia. Znaczy, jakbym się tak kurczę, dobrze przyłożył, to na dwa razy bym pojechał, ale miota mną trochę. Powiem wam, że trochę mną miota. Ciekawe, jakbym pracownika puścił, to on by się tutaj zabił z tym? Nie, nie chcę ryzykować. Z siewem dobrze mu idzie, z orką mu dobrze idzie, nie wiadomo jak z tym. Dobra, czyli będziemy musieli cofnąć i jeszcze raz przejechać sobie, ale powiem wam, fajnie. Tylko, że przydałoby mi się na te mniejsze pola. Ja wiem, że tam później są duże pola, to... O kurcze, ciężko. Ciekawe czy... Ale nie majta. No, rzeczywiście troszeczkę tutaj będziemy musieli się ogarnąć. No, fajnie by było, gdyby była troszeczkę mniejsza wersja. A ciekawe czy tym sadowniczym to bym... Nie no, bez przesady. Ktoś próbował sadowniczym to zrobić, to nikt mi powie. Dobra, poczekamy aż odpali. Jadzie, no dwa razy polecimy. Ale oprysk jest 80-90. Zobaczcie, nawadnianie 100% tutaj jest, a na tamtym było 90. Aha, czyli wypadałoby jednak tam nawodnić. A tutaj było częściowo nawodnione, dlatego może... Ile tu poszło? 700. Ile te pole ma powierzchni? To nawet już nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Musiałbym sprawdzić na mapie. Nie no, kurczę, kozak. Siewnik jest, znaczy opryskiwacz. Siewnik też fajny. No i jeszcze fajnie te odgłosy, jak pracują, jak się składa i tam... Nie tylko, że tam siłowniki pracują, ale słychać, że tam coś się telepocze trochę, nie? To jest naprawdę... To mi się podoba. No za dużo, kurczę, pozytywnych rzeczy mówię na temat tej gry. Jeszcze ktoś mnie zaraz będzie... Nie, ale po prostu, nie wiem, tak się złożyło, że no naprawdę... Pewne rzeczy są tutaj... ciekawe. Tylko nie wiem, pewnie nie będę mógł opróżnić tego opryskiwacza. No ale z opryskiwaczem, no to co? Jak się tam naleje, to tam... Tak samo i z rozsiewaczem, to nie jest problem. Tylko gdzie? Ja tutaj źle wjechałem. Anton opanił się. Dobra, kończymy chyba ten odcinek. Bo zbyt fajnie jest. ale generalnie, no, jest fajnie. No mi się podoba i zaczynamy tutaj chyba coraz... Chyba będzie więcej odcinków. Więcej odcinków w tygodniu będzie. Bo to mi się po prostu zaczęło tutaj podobać. Aż kurczę. Tylko jak ja pojadę na tę inną
do tego innego państwa. Przecież ja tutaj jeszcze tak, muszę pamiętać, że ja muszę coś, jakąś maszynę do zbioru. Też najprawdopodobniej prasę, albo chyba najprawdopodobniej zobaczymy, ile będzie. No i też większą przyczepę będę potrzebował. Czyli muszę kupić większą przyczepę, muszę kupić najprawdopodobniej przyczepę samozbierającą i to na razie mi powinno wystarczyć, a kasy mi zostało, będę musiał chodzić w długi. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Wyjdziemy na zewnątrz. No kurczę, podoba mi się. Raz, że fajny deszcz. Dźwięki, jak sobie biegamy po tym zbożu. Fajna animacja. Rozsiewanie nawozu. Rozsiewacz fajny też. Opryskiwacz kozacki, ale bysior. Przydałby się troszeczkę mniejszy. No. Dobrze, to rokuję. W tym odcinku to wszystko. Jeżeli się Wam ten odcinek podobał, to oczywiście poproszę o łapkę w górę, chociaż rzadko proszę, ale łapka w górę dla tej gry. Pozdrawiam, Anton.